Zamknięte żłobki, przedszkola, fryzjerzy, kosmetyczki, salony urody, wielkopowierzchniowe sklepy meblowe i budowlane, ograniczenie liczby wiernych w kościołach i pozostałych sklepach. To ograniczenia, jakie obowiązywać będą od najbliższej soboty 27 marca do 9 kwietnia. Kolejne zawirowanie wokół pływalni Aquavit. Strony nie podpisały jeszcze aktu notarialnego. Pierwszy termin zaplanowany był na wtorek 23 marca. Do leszczyńskiego szpitala z dnia na dzień trafia coraz więcej chorych zakażonych koronawirusem. Decyzją wojewody Wielkopolskiego od dzisiaj, czyli od 25 marca, oddział covidowy powiększony został o kolejnych 26 łóżek. Maciej Urban znany jest głównie jako miejski konserwator zabytków w Lesznie. To człowiek o ogromnej wiedzy, którego z przyjemnością się słucha. Swoją pracę wykonuje nieustannie, od 5 lat łącząc ją z walką z chorobą, rakiem nerki i przerzutami. Ostatnio postawiona diagnoza wymaga ogromnych nakładów finansowych na leczenie, nawet 40 tysięcy złotych miesięcznie. 27 marca w Lesznie będzie miała miejsce kolejna zbiórka odpadów wielkogabarytowych. Ta zbiórka obejmuje większą część Podwala, Antonin, Śródmieścia i osiedla Przyjaźni, w sumie ponad 150 ulic. Do 5 lat więzienia grozi 20-latkowi, który nie zatrzymał się do kontroli, uciekał przed policją, a na koniec uderzył w radiowóz, który próbował zablokować mu drogę. Wszystko to rozegrało się na ulicach Leszna. Tegoroczni maturzyści z pierwszego liceum ogólnokształcącego jako jedyni pisali maturę próbną w innym terminie niż pozostałe szkoły ponadpodstawowe w Lesznie. Zdecydowano się na wewnętrzną maturę przygotowaną przez nauczycieli. Decyzję podjęto, gdy nie było wiadomo, czy matura przygotowana przez Centralną Komisję Egzaminacyjną w ogóle się odbędzie. Już do wszystkich szkół prowadzonych przez powiat kościański trafiły komputery zakupione w ramach realizacji zadania, wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do nauczania zdalnego w szkołach prowadzonych przez powiat kościański.